Witam, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj miał miejsce patch, który pozmieniał kilka kart. Między innymi zmienił właśnie pomiota lawy, którego pasywka działa teraz w ten sposób, kiedy zagrywamy go na pole bitwy. Poziom naszego bohatera spada o 1, także pasywka jego jest trochę inna. Oczywiście działa na naszą niekorzyść. Te jego pasywki zawsze działały w taki sposób, że no, nie były zbytnio korzystne dla nas. Przedtem nie mogliśmy levelować bohatera. A teraz po prostu spada nam siła o 1. Także postanowiłem przetestować. Mam tu ten Cyryl, ten Rush Cyryla 3-2-2 i zobaczymy, jak teraz w tym się gra. Ja myślę, że to będzie nadal grywalne, chociaż nie będzie można tak jakoś specjalnie, wiem, no, na pewno dwóch pomiotów w jednej turze nie zagramy, bo to będzie problem, szczególnie na początku gry, że spadnie nam siła do zera, więc to może być problem. Ale zobaczymy. Dobra, tak jak powiedziałem, jest to Cyryl 3-2-2. Mamy tutaj 4 razy Wielkie Łowy, 4 razy Tydzień Najemników, 44 Stworzenia, 3 razy Maniak, 4 razy Pomiot, raz Księżycowy Feniks, 4 razy Sukub, 4 razy Czyhający, 4 razy Niszczyciel, 4 razy Zaklinaczka, 4 razy Niewolnik Nienawiści, 4 razy Sługa Urdżabala, Nadzorca Maniaków, 4 razy Spłonący Sukub, 4 razy, 4 razy Sukub w Pętach, 10 zaklęć, 4 razy Ognisty Pocisk, 3 razy Wężny Płomień i 3 razy Rozwidlony Ognisty Pocisk. Zagramy sobie jakąś szybką grę albo parę gier. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli ten Cyryl nie będzie się sprawdzał, zawsze można grać jakiegoś takiego kontrolnego Cyryla, powiedzmy 4-5-0, coś w tym stylu, 4-5-0, niektórzy grają 4-5-2, no różnie to bywa, są różne kombinacje, także różnie można grać ten deck. Na razie, jak powiedziałem, pogram tym Rushem. No i co my tutaj mamy? Nie ma żadnego, kurczę, pomiota, zobaczymy, czy pomiot taki dojdzie. Dobra, jest pomiot, także nasza siła spada o 1 punkt ekstra. W pierwszej turze rzeczywiście nie możemy levelować bohatera, także ta pierwsza tura znowu jest taka troszeczkę, powiedzmy, dla mnie nie fair, ponieważ no teraz możemy wylewelować tą siłę, ale mamy tylko 2 punkty, tak byśmy mieli 3, więc no, jest to pewna różnica. No i tak jak mówię, jeżeli byśmy zaczynali jako drudzy, to po zagraniu dwóch pomiotów, a takie sytuacje się zdarzają, to mamy, kurczę, 0 siły, więc no to może być problem rzeczywiście. Zagranie dwóch pomiotów. Okej. No nic, to musi być magia, zagramy sobie sługę. Coś takiego, okej. Jeszcze wiem, może lepiej trzeba było zagrać tego sługę przed tego pomiota, bo on to znowu tym wróci. Tym Rakshasą. Co to za deck jest, Jezus Maria? Ta meta jest tak, kurczę, blade, nie wiem, zróżnicowana, że naprawdę nie mam pojęcia, co on tu może grać. Chociaż widziałem ostatnio fajne deki. Z budynkami fajnymi, na przykład na jak jakieś spopielenie, magiczny układ, dopiero pustki i takie tam, jakiś mass rage pewnie połączony ze spopieleniem. Dobra. Co dalej? No i tak, teraz potrzebuję trzeciego. Mam 4 surowce i co mogę tak naprawdę zagrać? Mam 2 piąchy i 2 butelki many, ekstra. 3-2, Sukuba mogę zagrać chyba. Dobra, niech będzie. Let's go. No jest to problem jednak, moim zdaniem jest to dość spory problem. Masowy szał, coś jeszcze. Rakshasa chyba sobie zginie. Boże, 0 damage'u, naprawdę. I co teraz? Gniew Arkata? Let's go, zobacz.
zobaczymy, czy ma gniew Arkata, czy nie. Dziwne, żeby nie miał. Okej. Czy mam coś, co ma 6 HP? Tak niespecjalnie. Iść w napór, czy iść, kurczę, w sukuba w pętach? Pewne 2 damage'u, a tutaj wszystko może zginąć od jakiegoś, kurczę, gniewu Arkata kolejnego. Ej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak pójdę w napór? Teraz znowu siła mi spadnie do 2 punktów ekstra. Co ja bym mógł zagrać? Chyba tylko to. Się w ogóle nie opłaca zagrywać tego pomiota teraz, Chryste. Masakra. Chociaż nie, no w sumie dobra, pomiota mogę zagrać. W sumie tak. Mam piąchę, a w następnej turze będzie przeznaczenie i zagram ewentualnie sukuba w pętach. No dobrze by było, żeby koleś nie miał kolejnego gniewu Arkata. No, chyba nie ma gniewu Arkata, skoro tyle się zastanawia, co zrobić. No, teraz pewnie będzie miał. Problem w tym, że mu nie wystarczy chyba surowców na to. No dobra, 3 surowce mu zostaną, co on tutaj zagra. Spopielenie wytarga. Okej, okay, 5 HP. Ja mam 7 surowców, to na pewno sukup w pętach. No i to chyba tyle, więcej nie zagram żadnej karty, bo nie mam surowców. Na Damiri widziałem fajny deck na, kurczę, blade w popieleniu, wzmocnionym czarze i, kurczę, blade czym tam jeszcze? No i to tyle. Serio? Gościu z popieleniem zagrał i wystawił tego demona i to było dobre. Po prostu to było dobre. Także tak czy siak, no, tak jak mówiłem przed chwilą, na Damiri widziałem dość fajny deck z żywiołkami ognia, z popieleniami itp. itd. Wszystkim, co się wiąże z z magiem ognia. Także był dość fajny, może coś takiego złożę. A tutaj mamy pierwszą wygraną. Nie był to może jakieś, nie wiem, zawrotne tempo tego pojedynku nie było. Ale myślę, że ten Cyril 3-2-2 no dalej jest grywalny. Problemem będzie tylko w drugiej turze wystawienie 2 pomiotów, a czasami takie sytuacje mogą się zdarzyć. No właśnie, zaczynam jako drugi, ale jakoś pomiotów specjalnie nie widać. No jeden pomiot i jeden maniak to jest najlepsza opcja. Problem w tym, że mam tylko maniaka, więc no co zrobić. Niechaj będzie maniak. Może ja nie wiem, ja ciągle zapominam o tej umiejętności, żeby ją używać, chociaż teraz chyba nie miałem nawet okazji jej użyć w tym poprzednim pojedynku. Dobra. No serio? Abym sobie, kurczę, wystawił świniaczka może? To może tak, tutaj to... 4 piącha, no fajnie. Teraz tak... Surowiec... Let's go. Nie wiem, po co mi 4 piącha, no. Chyba się zapędziłem w tym levelowaniu. Bulwozaur. Serio? Koleś pocisk odrzucił, żeby zabić maniaka? Czy to miało sens? I mu jeden surowiec został? Okej. Okay. Szczerze mówiąc, to wolał, kurczę, po prostu zabić go tym pociskiem. Niż go wyrzucać na cmentarz po prostu i, nie, i tracić turę na ten, na... nie levelując bohatera. No ale dobra, no. Okej. Okay. Dobra, dobre combo.
Nie wiem, jaka to była różnica. Strzelić pociskiem i pocisk też ląduje na cmentarzu i przy okazji jeszcze możesz wylevelować bohatera, albo użyć umiejętności i praktycznie tracisz turę, no. Nie wiem. Może ja tam się mylę. Ale bym to chyba zrobił inaczej. Donki, donki. Za 4 surowce. Gościu tutaj kalazarem bardziej raszuje mnie niż ja jego tym kurczę Cyrylem, szczerze mówiąc. Więc super partia. Ech, płonący sukup. 3-2. Dobra, niech będzie... Sukup. Pytanie, czy on tutaj gra zagubionego w mroku? Czy pożeraczy dusz tylko? Coś czuję, że GG to będzie szybkie. Okej, coś takiego i mamy praktycznie Cyrla już zrobionego. Teraz mogę zagrywać pomioty. Tyle pomiotów, ile będę chciał. Powiedzmy. Co on zabije? Wulwa? Niestety. Dobra, 8 do 13, ekstra. Nie, chyba odpalę to po prostu. Pacniemy tego typka. Tutaj zagram to. Dopiero sobie karta jest pomiot. Śmiesznie ta pasywka wygląda. Taki krótki opis. Ciekawy jestem, jak to by się grało tym kontrolnym. Kontrolną wersją Cyryla. Tydzień najemników nie zadziałał chyba. No dobra, coś jeszcze za 2, czy tak niezbyt? Chyba niezbyt. Co on tam ma? Jakieś time jumpa będzie miał. Dobra. Spadła mi siła o 1 piąchę, super. Ze skoku to on raczej nie skorzysta, nawet nie ma magii, więc może to być, nie wiem, nie farkata najwyżej. Serio? Koleś nic nie zagrał? Okej. 8, 3, 7. Co mi dojdzie? Sukup. Ile tu jest? To jest 5, będzie 7. No brakuje mi jednego surowca i byłoby GG, bo odpaliłbym tydzień najemników. To byłoby, tu jest 5, byłoby 7. No i z pasywką sukuba w piętach byłoby GG. Ale nie będzie. Jak to zrobić? On może mieć gniew arkata w następnej turze.
Damn, to byłoby GG, gdyby miał jeden surowiec więcej. Dobra, co ryzykuję? Coś takiego. Najwyżej koleś swajczy to wszystko, kurczę, nie miał markata. Zobaczymy. Niestety, ale się przy okazji wziął, sam zabił. Ekstra. O Boże. No to tyle. Dwie wygrane, to można zagrać jeszcze jeden meczyk. Czemu nie? Zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Szkoda, wiem, że tak dobrze będzie szło, tym sobie pograł rankingowe gry. Parę punktów bym nabił. A tak, kurczę, mam te śmieszne 125 punktów po resecie. Już jakoś specjalnie nie chcę mi się farmić tych punktów. Nie chcę tam mieć jakieś, nie wiem, wielkiej spiny na to, ile mam punktów, czy coś w tym stylu. Chociaż tego mistrza 2, 3 mógłbym bić. Znaczy 2 mam w sumie, jeszcze 3 to... Jakoś specjalnie starać mi się o to nie chcę. Znaczy teraz po tym nerfie, kurczę, to tak bym sobie pofarmił może tego mistrza czy tym, kurczę, Xorbem w open. Ale teraz, no kto wie, no dobra. Mniejsza z tym, coś takiego. Może zaryzykuję inne rozdanie? No, super. Zaryzykowałem. No dobra. Surowiec, sukub, magia chyba. Tekstura. Dobrze, że mam dwa sukuby na niedobre. No, nawet trzy. Coś takiego. Co dalej? Chyba piącha. No, fajnie by było, gdyby koleś nie miał pocisku żadnego. Problem w tym, że za chwilę ten troll będzie go leczył tutaj, więc trochę mnie to nie bawi. Za single, ile on go leczy? Leczenie 2, świetnie. Dobra. To trochę będzie musiał go poleczyć w takim razie. Żeby mógł coś nim strzelać. Wogi dogi, co teraz? Strzelimy, strzelimy. Pac, pac. Pomiocik. A, piącha, let's go. No dobra. Problem w tym tylko, że karty mi się kończą powoli. Jak będę cały czas tak walił tymi, kurcze, pociskami i innymi, kurcze, wewnętrznymi płomieniami. Sukup w piętach. Sukup w piętach. To tak, przeznaczenie. Damy sobie tutaj tego zioma. Bić mu 5 damage'u. Użyć pocisku na tym, czy nie? Z 7 damage'u, no sporo. Dobra. Let's go. Problem w tym, że się strzelec jego wyleczył. On
zaczyna jakieś staki uskuteczniać. Coś jeszcze? Tutaj. I tutaj, okej. Tak, no tu można pacnąć. To też. To też. To też. Co dalej? Sukup w piętach? Ile będą kosztować? To będzie kosztował 2, ten będzie kosztował 4, tak? Bingo. Odpalimy sobie umiejętność. Wystawimy obydwa stwory. Tylko gdzie? A tutaj. Dobra, let's go. No i 3 hapsy Ali zostało. No. Problem w tym, że teraz się może też zawolować znowu tymi stakami. Serio? Co to daje? O, wow, dobra. Ile to kosztuje? 4. Dobra. No może nie dobra, bo kurczę blade. Serio? Dobra, 5-7 w sam raz. Dobra, pacnijmy. Ej, w sumie moje karty też dostają ten licznik, więc nie jest tak najgorzej. Myślałem, że tylko jego stwory będą dostawały te liczniki. Dobra, to tak, to można pacnąć. To można pacnąć. I co dalej? Słowika tutaj. Coś dobiorę chyba. Czechające. Co tu grać? Żebym dobrał tego czechającego wcześniej, to inaczej to zagrał. Tak mi słowika stargetuje tym stakiem. Dobra, nie będzie tak. No, problem w tym, że ten jego strzelec i tak będzie mógł atakować, nawet będzie miał 2 punkty ataku w tej turze. Całkiem spoko. Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł zagrywania tej karty przez niego. Może to się nie nazywa płomienny gniew. Kartę mu zostało, to nie poszaleje chłopak. No dobra, byle mu wbić jeden damage i będzie całkiem spoko. Problem w tym, jak to zrobić. Chyba użyję po prostu umiejętności. Mamy tak, tańszego czechającego, tańszego sukuba. To jest 5... 7 surowców, więc mogę sobie zagrać słowika i całą resztę. To teraz tak, czekający tu. Tego typka można by zabić. Sukup w piętach tutaj. Będzie miał 4 ataku. Dać to tak. Dobra. Let's go. Kolejny sukup. No dobra. Jak mi nie wbije teraz w tej turze 10 damage'u, a wątpię, żeby to w jakiś sposób w ogóle mógł zrobić, to jest raczej po zawodach. Zagram sobie kolejnego sukuba i to by było na tyle. Więc ten raz jest, myślę, nadegrywalny. Można by jeszcze przetestować matkę Namtaru. Bo Kalazarem grałem i pomimo tego, że... No proszę. No serio? I 10 damage'u mi tu wbił? Jezus, a już myślałem, że to wygrałem, no naprawdę.
Jaki fart, że mu doszło tak, kurczę, oślepiające światło. No nic, a już myślałem, że to naprawdę wygrałem, a tu nagle brrr, taki ząg. A co zrobić? Ale myślę, że ten rush 3-2-2 jest nadal grywalny, chociaż może nie jest. Znaczy to już w sumie ta przegrana nie zależała od tego, czy ten pomiot był tutaj znerfiony, czy nie. Tak naprawdę przegrałem, bo dobrał te oślepiające światło tak naprawdę i tyle. Ale myślę, że całkiem spoko tam się grało. W sumie chyba największego nerfa tak naprawdę dostał ten rush Xorma, bo tam jeżeli mamy pomioty i mamy asasynów, to jeżeli nam spadnie siła i mamy pomiota i asasyna na ręce, to albo zagramy pomiota, a później asasyna nie zagramy, bo będziemy mieli jeden punkt siły, dodamy piąchę, to będziemy mieli dwa. Chociaż nie, no jak dodamy piąchę i w następnym turze zagramy trzecią piąchę, to wystawimy tego asasyna. Tak, że będzie, jeśli mamy dwa pomioty i chcemy je zagrać. No, to w sumie jeden pomiot to nie jest problem, żeby go zagrać w pierwszej turze, powiedzmy. Znaczy w drugiej turze, bo w pierwszej turze jak zagrałem pomiota, to trochę kaszana, bo spadnie nam piącha do jednego punktu siły, znaczy spadnie nam o jedną piąchę, będziemy mieli mniej, będziemy mieli jeden punkt mieć, w następnej turze dodamy jedną, to będziemy mieli dwie. A nie wiem, trzeba by też tego Xorma przetestować, ale myślę, że w sumie to i tak Xorm chyba najbardziej ucierpiał na tym nerfie tego kurcze pomiotawe, ale mogę się mylić. Trzeba to po prostu sprawdzić i tyle. No jeszcze Matką Nantaro można by też zagrać i zobaczyć, jak ten nerf na nią wpłynął na ten metagame. Myślę, że na pewno troszkę będzie to wolniejsze. No na bank będzie wolniejsze, skoro to jeden surowiec kosztuje. Więc teraz się gracze na pewno będą zastanawiać, czy używać tej umiejętności od razu, czy nie, więc trzeba by potestować to. Dobra, z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.